Siemaneczko, ziomeczki, tutaj! Jakie jest twoje ulubione anime i skośny zespół? Moim oczywiście ulubionym anime jest to anime, w którym bohater ma dziwny kolor włosów i ma jakąś dziwną motywację zostania mistrzem świata w czymś tam. Z reguły tą jego dziwną motywacją jest to, że jego rodzice nie żyją, albo że chce pokazać wszystkim, że jest najlepszy i że ludzie mogą go lubić, bo jest wyrzutkiem. Właśnie streściłem absolutnie każde anime świata. Domyślcie się, o które mi chodzi, domyślcie się. Siemaneczko, ziomeczki, witam was w kolejnym filmiku, w którym bijemy się filmików innych ludzi. Czasami jesteśmy zbyt leniwi, żeby coś stworzyć. By było to śmieszne, gdyby to nie była prawda. I dzisiaj przybywam do was z edycją Vine'ową. Jakby ktoś nie wiedział, to sam uważam, że Vine'y to była po prostu szczyt humorku w internecie kiedykolwiek. Teraz mamy co zamiast Vine'ów? Mamy teraz TikTok czy Musical.ly. Proszę stąd wyjść, proszę opuścić to miejsce. To nie jest śmieszne. Vine'y były śmieszne. Nie wiem, co się z nimi stało. Nie wiem, dlaczego przestały powstawać, ale Vine'y były śmieszne. Zaakceptujcie to. Vine'y były śmieszne. Zaakceptujcie też fakt tego, że kobiety są bardzo mądre i są zabawne. Zaakceptujcie to. Kobiety są mądre i są bardzo zabawne. Girls are funny, Wendy, okay? Get over it. I jak w każdym filmiku zaczynamy od 5 żyć na początku. Za każde śmianko tracimy jedno życie. A z racji tego, że dzisiaj robimy edycję Vine'ową, to naszymi życiami będzie wino. Wspaniale! Zaczynajmy! Ta kobieta upadła jak ceny w tym sklepie na czarny piątek. Ja powinienem sobie zainstalować tutaj dosłownie jakiś guzik, który robi mi dźwięk śmiejącego się tłumu w tle. Klik. Śmieją się. Wspaniale! Śmieją się i czuję wtedy satysfakcję, że mój żarcik był zabawny. Twoją drogą, jesteście przygotowani na czarny piątek? Black Friday? Na te niesamowite przeceny, zniżki i tak dalej? No bo umówmy się, trzeba będzie się przeciskać pomiędzy tymi tłustymi babami walczącymi o jakiś tam telewizorek 100 zł tańszy niż normalnie. Ja jestem gotowy. To się nie liczy, to był wymuszony śmiech. Cicho, kurwa. Dobra, 5 pysznych winiaczy, winiutko. Gul, pyszne winko, pyszne. Nie pić alkoholu, alkohol jest zły. Pyszne winko, gul, pyszne winko, niom. O, that mixtape is fire. Przepraszam. Wspominałem wielokrotnie, jestem bardzo prostym człowiekiem. I ta dziewczynka uderzająca najpierw głową o łóżko, a potem o podłogę. Wyobraziłem sobie po prostu dźwięk taki w tle i napis wielki na środku. K.O. Gdy pierwszy raz odkrywacie furii, czy inaczej futrzaków i dochodzicie do wniosku, że wam to się podoba. O, oh, she dead. She dead. She. She dead. We're letting it free. Yeah, he's coming back for you, son. Oh! Damn, nature. Nature! You scary! Wyobrażam sobie, że to dziecko tak sobie myślało przed uderzeniem tym kijem golfowym w ojca. There can only be one! Gdy chcesz szybko zostać głową rodziny i musisz wyeliminować męską konkurencję. Double kill! Jakby ktoś jeszcze z was nie oglądał streszczenia walki pomiędzy Mini Mike'em i Krużwilem, jeżeli już widzieliście tego Vine'a, to widzieliście też samą walkę. Już możecie sobie odpuścić, nie musicie już oglądać. Moja reakcja, gdy wchodzę na Wattpada i na głównej stronie pojawia mi się 30 opowiadań o mojej miłości do Dominika z kanału A więc. Ewentualnie do Narciaka. Ewentualnie do Krzysia z kanału Wolnej Chwili. Ewentualnie do Janka z kanału Wolnej Chwili. Ewentualnie do Blowka z kanału Blowek. Jezus Maria, czy ja w wyobraźni widzów uprawiałem już z każdym męskim youtuberem? Monogamia, no thanks. Come on, Tina. Come on. To ja za każdym razem, gdy chcę kogoś obrazić i mówię głupi jesteś. I ktoś odpowiada na moją zaczepkę słowami, no chyba ty. Czegoś takiego nie można się już pozbierać. To nie. Mama do mnie napisała. Twoja mama. Nadal 5 żyć, jestem z siebie dumny. Na razie obejrzeliśmy 2 minuty filmiku, jestem z siebie dumny. It's false. Not this time. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Gdy próbuję czegokolwiek nowego w swoim życiu.
Tak mniej więcej wyglądała moja przygoda ze skateboardingiem, która trwała tak plus minus 6 miesięcy. Dlaczego 6 miesięcy? No bo 5 miesięcy i 29 dni spędziłem na szukaniu odpowiedniej deski, która jest w stanie utrzymać wagę ponad 120 kg. Po czym gdy znalazłem taką deskę, musiałem ją szukać w internecie i była robiona na zamówienie specjalnie dla mnie z podwójnego drewna. Gdy pierwszy raz próbowałem zjechać z rampy w skateparku, tak to mniej więcej wyglądało. I wyredne dzieciaki, 6-latki na hulajnogę zaczęły się ze mnie śmiać. I porzuciłem swoje marzenie o skateboardingu. Hulajnogi powinny zostać zakazane swoją drogą. Nie dlatego, że są niebezpieczne czy coś, tylko że z reguły te dzieciaki, które jeżdżą na hulajnogach, są dupkami i się wyśmiewają z ludzi takich jak ja, którzy próbują jeździć na desce w skateparku. Ciekaw jestem, czy jest dużo ludzi takich jak ja, którzy mają prawie 30 lat i próbują jeździć na desce w skateparku razem z 6-latkami. How do you do, fellow kids? Okej, okay. Muszę przyznać, pierwszy raz w życiu widziałem sytuację, że gdzie jest ostrzeżenie na zabawce o tym, że trzeba uważać na oczy, nie celować w oczy i tak dalej, żeby ktoś rzeczywiście dostał czymś w oko. On powinien startować w naborach do Dude Perfect. No bo jaka jest szansa na to, że trafisz się w oko? Poniżej pewnie 1%, a on to zrobił. Chłopie, startuj do Dude Perfect. This is the world's highest basketball shot. Czy też nienawidzicie tych sytuacji, gdy jedziecie rowerem i chcecie zaimponować dziewczynie, a wredny Naruto wyskakuje nie wiadomo skąd i was atakuje? Też nienawidzę tych sytuacji. Głupi widzowie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest moja podpucha. Bo teraz pojawi się milion osób w komentarzach piszących, że Paweł to nie był Naruto, to był Goku, ty głupi. A statystyki się nabijają. Znacie kanał Jarek Ogarek? Taki śmieszny kanał na YouTubie, który zyskuje niesamowitą popularność w ostatnim czasie i to jest po prostu kanał, na którym koleś nosi GoPro na głowie lub ewentualnie na klatce piersiowej, jeździ sobie traktorem po polu i gada do kamery, gada do GoPro i mówi, że o, dzisiaj robimy, zbieramy plony, dzisiaj zbieramy ziemniaki, czy cokolwiek innego. W ten sposób właśnie wygląda Jarek Ogarek w prawdziwym życiu. To jest tajemne nagranie z boku, jak on wygląda na tym swoim traktorku, Jarek Ogarek. To jest właśnie Jarek Ogarek. O kurde, straciliśmy jedno życie. Shit, he dead. Jeszcze raz to zobaczę. To się liczy jako jedno życie na... Oh no! Czy oni grali w Jengę cegłami? Oni grali w Jengę cegłami, okej. Okay. Zasłużyli na to, co ich spotkało. Inscenizacja zrzucania bomby atomowej na Hiroshimę. Ta kobieta, która taka gruba, leci. Dude, you're getting little people's. Dwa życia straci. Wyobraziłem sobie Japonię, która atakuje USA wysyłając samoloty kamikadze. Wysyłając samoloty kamikadze, które rozbijają się, nie wiem, w Pearl Harbor, ludzie umierają i tak dalej, a potem się Japończycy zastanawiają, dlaczego mamy tak mało żołnierzy? Nie rozumiem. Good job. Ała! O nie! To ja, który odkłada na ostatnią chwilę moje obowiązki i wtedy nadchodzi ostatnia chwila i mnie po prostu... To nie było śmianko, się zrobiłem tylko takie... Ten dzieciak z tym sosem truskawkowym na twarzy jak krew. Peace was never an option. Pokój nigdy nie był opcją. Muszę wyjść do ludzi, coś złego się ze mną ostatnio dzieje. Peace was never an option. Oh yeah, oh boy, that muscles though. And he dead. Takie mięśnie, chodzenie lata do siłowni tylko po to, żeby dziewczynka cię zabiła, bo cię podcięła ci nogę. Dlatego się nigdy nie pomija dnia ćwiczenia nóg. Here he goes! Okay. Woohoo! Yeah! Yeah! Woo! 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 I'm not next to you. Zdajcie sobie sprawę z tego, że oficjalne statystyki mówią o tym, że większość wypadków, jakie dzieją się ludziom, dzieją się w ich domu własnym, ich prywatnym domu, ich mieszkaniu. Więc następnym razem, jeżeli ktokolwiek powie wam lub mi o tym, że o, nic nie robisz, tylko siedzisz w domu, nic nie robisz, nie wychodzisz na dwór, odpowiedzcie wtedy, ja tutaj walczę o przeżycie. Pewnie swoją drogą dlatego większość tych filmików jest pokazanych w domu, że w domu coś się dzieje, w domu coś sobie człowiek robi, pa, ała. Swoją drogą tak na marginesie, wiecie, jak powstają wszystkie filmiki Karionera? Jestem Karioner, bu, mam brodę, bu. Sam się uderzę. O nie, uderzył mnie, wredny, a więc. Trzeba nagrać filmik o nim. Czochać predatora, tapirować mujahedina, głaskać drogona, gnieść turboptysia, faszerować gąsiora, łucić ozyrysa, czochrać gibona, turlać pyzy do Betlejem, polerować udota, woskować lufę, ubijać serwatkę, przeładowywać shotguna, polerować saurona, urywać sopla, wyganiać żula.
End my life! Wyobrażam sobie, że ta latająca wróżka po tym całym traktowaniu przez te małe dzieci stwierdziła, że śmierć jest jednak lepszą opcją. Czy zabawki z Toy Story mogą popełniać samobójstwo? Holy shit. Czy jeżeli w filmie animowanym auta, opierają się na naszej rzeczywistości i jest też spin-off o nazwie Samoloty, czy samoloty miały swój odpowiednik 9-11? Chwila. Dwa życia mi zostały. Zostały mi dwa życia. Chodzi mi o minę tej dziewczynki po upadku. Tutaj widać dosłownie każdą sekundę krok po kroku, jak uchodzi z niej dusza. Ready? Ready, catch it. Here we go. Catch. Oh man. To jest ze mną nie tak. Jedno życie. Przysięgam, obejrzymy ten filmik do końca. Zostały nam 4 minuty jeszcze filmu. Przysięgam, obejrzymy do końca i nie będę się śmiał. Nie przegram, absolutnie nie. Wait a minute. Twoją drogą, macie film w opisie, jakbyście chcieli sami spróbować obejrzeć go cały. I'm gay. You're so stupid. Ten dzieciak z perkusją zauważył okazję i ją wykorzystał. Wykorzystał ją bardzo dobrze. Swoją drogą, widzieliście kompilację hoverboardów płonących? To sobie macie na YouTubie pełną kompilację, ileś minut, tam każdy 20 minut ma, gdzie są ludzie jeżdżący po ulicy i nagle te hoverboardy zaczynają im płonąć. Bo one są dość tanie i są używane jakieś tam chińskie słabe baterie w nich, które po prostu zwierają się i zaczynają do sobie wybuchają w płomieniach. Jest naprawdę dużo takich filmików. Przestańcie jeździć na hoverboardach, hoverboardy nie są fajne. Dodatkowo jeszcze podpalają się, wybuchają. To dosłownie jakbyście jeździli na tych notach siódemkach? No, note 7 chyba wybuchał i podpalał się. Dosłownie jakbyście jeździli na dwóch połączonych z sobą notach siódemkach kółeczkami po bokach, no. Nie róbcie to jest niebezpieczne. Lepiej zostańcie w domu i walczcie o swoje życie. W sumie nie wiem, dlaczego wam daję rady, jak ja nawet nie wychodzę z domu. Jedyne niebezpieczeństwo, z jakim się zmagam, to samobójstwo. Ten ojciec trenował do kariery pianisty przez ostatnie 30 lat życia i wszystko zostaje zniwelowane przez jego córkę, która jednym prostym sposobem łamie mu wszystkie palce. Całe marzenia. Wszystko zniszczone. Przegrałem. Chyba nic nowego w sumie, że przegrałem. Chyba nic. God damn it, przegrałem. Kurwa, myślałem, że wygram. Potnę. Dajcie mi jeszcze jedno życie. Jeszcze jedno życie, bo was potnę. Uważajcie. Dziękuję. So I'm hiding behind the couch to get away from Sinjin's robots, and I think they found me. Hell yeah! Wygrałem! It's false. Not this time. Wygrałem, jedno życie mi zostało. Jestem ultimate martwym w środku człowiekiem. Wygrałem. Co? Że to życie dodatkowe. Cicho. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze na koniec zapraszam was do subskrybowania, do mnie, w górę, swoje opinie w komentarzach. Także napiszcie w komentarzu, czy przegraliście, czy wygraliście, ile życie wam zostało. Kocham was od serduszka. Do zobaczenia. Jestem zbyt leniwym pępuszkiem.